Siła bezsilnych to takie czeskie powiedzenie, esej Wacława Havla, który mi się teraz przypomniał w tych dniach, kiedy widzę Jankę Ochojską, niepełnosprawną, o kulach, która nie może wejść, zostaje niewpuszczona do polskiego parlamentu, chciała się spotkać z tymi młodymi ludźmi na wózkach niepełnosprawnymi, którzy tam protestują. Janka Ochojska, która jest w Polsce, ale też i w wielu częściach świata symbolem niesienia pomocy wielu ludziom, począwszy od wojny w byłej Jugosławii, przez wiele krajów Bliskiego Wschodu. To jest jakieś niesamowite zderzenie osób, które są na marginesie, bo przecież są niepełnosprawne i same nie mogą sobie poradzić, z państwem, z jego siłą i z jego mocą, a w tym przypadku można powiedzieć z jego olbrzymią słabością. Demokracja to taki ustrój, który przede wszystkim pamięta o mniejszościach. Mniejszość osób chorych, które nie mogą sobie same poradzić, niepełnosprawnych, zostaje tutaj politycznie wykorzystana, można powiedzieć nawet upokorzona. Myślę, że to jakaś olbrzymia słabość naszego życia społecznego, państwowego, prawnego. Odwołujemy się ciągle na wartości chrześcijańskie, odwołujemy się na Ewangelię. Mam czasami wrażenie, że to jest takie odwoływanie się instrumentalne. To papierek lakmusowy demokracji i państwa prawa. Właśnie jak podchodzimy do tych, którzy sobie bez nas nie mogą poradzić. To było dla mnie wstrząsające. Nie chcę nawet mówić, że to było skandalem, żeby osoba taka jak Janka Ochojska nie mogła przekroczyć kordonu żołnierzy, policjantów, straży marszałkowskiej. Nawet nie wiem, kto wszystko tam był. To widok smutny, to widok, który przypomina właśnie ten esej Wacława Havła Siła bezsilnych, ale też i można powiedzieć druga część hasła, które ten czeski dysydent walczący o wolność i potem prezydent mówił, że prawda zwycięży. Mniejszości takie jak niepełnosprawni zwyciężą w tym napięciu i w tym boju. Jest tylko pytanie, jak bardzo my z tego wszystkiego wyjdziemy pokiereszowani.